I zapraszamy oczywiście Was do dyskusji. To jest, jeszcze raz powiem, Widzew Fredrum 61 na gorąco po meczu z Górnikiem Zabrze. I dzisiaj tak raczej luźno, na spokojnie. Ja niestety dzisiaj ze swojego profilu nie wejdę, ale będziemy go prowadzić z spokojowego profilu. Także dobry wieczór wszystkim, cześć Sławek, cześć wszystkim i lecimy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Od razu przepraszam za swój głos. No ale niestety trzeba było dołożyć jakąś tam małą cegiełkę do tego zwycięstwa, więc głos nie dojeżdża, ale myślę, że wynik dojechał i wszyscy jesteśmy szczęśliwi po tym meczu. Zapraszamy Was gorąco do dyskusji, na gorąco. Zapraszamy Was do wyrażania swoich opinii na temat tego meczu oraz w ogóle startu rundy wiosennej Ekstraklasy w wykonaniu piłkarzy Widzewa. Także nic innego nie pozostaje, jak zgłaszać się, zgłaszajcie się, słuchajcie kochani, i bardzo jesteśmy ciekawi, jakie macie zdanie, jakie macie opinie, jakie macie spostrzeżenia na temat tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach w Widzewie. Myślę, jak zawsze, czy zaczynamy chronologicznie od derbów, tak jak było zapowiedziane, czy najpierw mówimy o tym, co dzisiaj się wydarzyło, jak lecimy, bo w sumie mi to jest dzisiaj rybka, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Tak jak sobie prywatnie gadaliśmy, to były dwa kluczowe mecze, w których fajnie by było, jakbyśmy zdobyli 6 punktów, co się udało, bo daje nam tlen. Więc zaczynamy, nie wiem, od derbów. Myślę, że derby na początek będą fajne, bo Sławek? Jestem. Możemy zacząć od derbu właściwie. Co by tu powiedzieć na sam początek? Może tyle, że to był klasyczny hat-trick. Jak mówi się w świadku piłkarskim, czyli zanotowaliśmy trzecie zwycięstwo z rzędu w derbach Łodzi. Wracamy do tego, w moim odczuciu wracamy do tego, co było kiedyś. Wracamy do porządku rzeczy, który kiedyś był zarządzony, czyli Widzew wygrywa derby. Wspaniała sprawa. Wygrywamy trzecie derby z rzędu. Moim zdaniem bezapelacyjnie. Można się oczywiście przyczepiać do tego meczu. Pierwsza połowa była słaba w wykonaniu obu drużyn, ale w moim odczuciu druga połowa już to była dominacja łódzkiego Widzewa i przyklepaliśmy to, że Widzew jest królem w tym mieście. Widzew dominuje od trzech meczów derbowych i bezapelacyjnie wygraliśmy te derby. Myślę, nie było tutaj żadnych obiekcji. Widzew był zespołem lepszym, dojrzalszym. Jakoś po prostu w mojej opinii zdecydowała. No ja, jeżeli chodzi o te derby, to byłem wyjątkowo spokojny, bo uważam, że ani my nie jesteśmy tak słabi, jak nas się obrazowało przez ostatnie tygodnie, mimo że na pewno mamy duże braki na kilku pozycjach, to mimo wszystko uważam, że na dzień dzisiejszy, po prawie 2 latach w Ekstraklasie, no półtora roku minęło, myślę, że jesteśmy zespołem przynajmniej o klasę wyżej niż ŁKS. A co do ŁKS-u, no to uważam, że to jest zespół, który nie jest ani trochę tak dobry, jak technicznie go opisywali fachowcy, gdzieś ten Ramirez, Tupirulo, który nie dojeżdża w Ekstraklasie, generalnie rzecz biorąc, transfery mocno takie na zapalenie płuc, byleby coś było. Nawet ten mecz w Kielcach, gdzie gdzieś tam powalczyli i ta bramka w końcówce nie zmieniło obrazu. Ja, idąc na te derby, byłem przekonany, nawet scenariusz mniej więcej się wpisał w to, co się wydarzyło na boisku. Mianowicie z mojej strony jeszcze przed meczem mówiłem, że jakościowo pewnie na początku ŁKS powalczy, bo to ambicja, bo to derby, charakter trzeba pokazać, więc spodziewałem się tak
na chłopski rozum, że pewnie początek będzie nawet może i pod Iglesando, zanim będziemy węż, ale później z biegiem czasu byłem przekonany, że po prostu jakością, mimo że może nie jesteśmy na dzień dzisiejszy Rakowem, Lechem, Legią, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, to mimo wszystko różnica między nami jest dosyć spora i stąd moje przypuszczenia nawet w przerwie były takie, że po prostu spuchną i zaczniemy grać w piłkę, zrobi się dużo miejsca i będziemy po prostu dużo lepsi. No i w sumie ten mecz taki miał przebieg, że na początku było tej walki faktycznie sporo. Gdzieś tam ŁKS szarpał. My, mam wrażenie, że troszkę dłużej wchodziliśmy w ten mecz, ale było widać, że mimo tych braków kadrowych gdzieś na niektórych pozycjach, to jednak z zespołem byliśmy lepszym. Druga połowa to była zdecydowanie w ogóle dominacja pod każdym względem. Były takie momenty, gdzie ŁKS nie był w stanie wyjść z połowy, także generalnie rzecz biorąc, cieszy to, kiedy nie jesteśmy w najlepszej formie, a jedziemy do derbowego rywala i wygrywamy pewnie. Dzisiaj potwierdzamy tą zwyż formy, który no, umówmy się, to były kluczowe mecze, żeby sobie zrobić spokój w tabeli, względny spokój. Gdzieś tam sobie prywatnie rozmawialiśmy o tym, że jakby się udało wygrać te dwa spotkania, to na pewno mielibyśmy fajny mental i handicap przed kolejnymi spotkaniami ciężkimi, bo i Śląsk, i Legia to na pewno nie będą łatwe mecze, no i ten Kraków na wyjeździe, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy, więc uważam, że w tych derbach wygraliśmy zasłużenie, aczkolwiek też jestem zdania, że mogliśmy to skończyć dużo szybciej, mogliśmy wygrać dużo wyżej i tak samo to się tyczy dzisiejszego meczu, gdzie uważam, że właśnie gdzie mamy za przeciwnika na widelcu, to powinniśmy go położyć na talerzu i pokroić, a mamy takie momenty, gdzie dajemy tlen niepotrzebny, bo byliśmy zdecydowanie lepsi w derbach i dzisiaj. I przy odrobinie pecha i przy odrobinie szczęścia u przeciwników mogłoby to się inaczej potoczyć, aczkolwiek i w derbach, i właśnie w dzisiejszym spotkaniu uważam, że to co widzę, to tą diametralną różnicę między właśnie meczami za trenera Niedźwiedzia, a za trenera Myśliwca, to jest to, że jednak ten Widzew jest bardziej skoncentrowany w końcówce. Mam wrażenie, że się nie cofamy, tylko jednak mimo wszystko próbujemy strzelić te bramki, co za trenera Niedźwiedzia mimo korzystnych wyników nie zawsze się sprawdzało i to pokazał na przykład mecz Ruchu z Jagiellonią, gdzie Ruch był lepszy, a stracił bramkę w głupi sposób. I stąd moje zadowolenie, że jeżeli chodzi o ten aspekt, który mocno kulał, to w mojej ocenie to poszło bardzo do przodu i z tego jestem zadowolony i przed Krakowem jestem spokojny. Mam wrażenie, że jedziemy tam jako faworyt i jeżeli chodzi o derby, to uważam, że te trzy spotkania wygrane, to tak jak Sławek powiedział, wracamy do pewnej normalności. Tak jak kiedyś widzę, większość spotkań wygrywał, tak mam nadzieję, że ta pasta seria będzie cały czas przeciągana. Myślę, że przez parę lat się nie spotkamy, ale te derby na pewno dały nam dobrego kopa do przodu i przede wszystkim wygraliśmy ciężki mecz po takim ciężkogatunkowym spotkaniu. Z reguły jak wygrywaliśmy fajne spotkanie, chociażby na Lechu, to później dostawaliśmy bęcki. Czy po Legii też remis, potem znowu problem u siebie, także generalnie teraz się udało wygrać w derbach, gdzie ten mecz no i mentalnie i fizycznie na pewno stoi wyżej niż inne, to teraz mieliśmy spotkanie z przeciwnikiem, który no umówmy się nie leży nam do końca, bo większość spotkań, które mieliśmy z Górnikiem, czy to u siebie, czy na wyjeździe, przegrywaliśmy w ostatnich latach, a tutaj się udało wygrać, więc to też jest warte odnotowania i myślę, że to jest duży plus całego sztabu. Myślę, że to jest wypracowane i mam nadzieję, że w Krakowie to potwierdzimy. No tak, trzeba powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, podkreśliłeś, że wraca jakaś normalność na Widzewie, czyli wygrane kolejne derby. Mam wrażenie, że my jako klub, rozwijając się, idąc do przodu, jeżeli nam się będą zdarzać kolejne mecze derbowe, aczkolwiek tak jak Patryk powiedział, pewno w najbliższym czasie nam takie mecze nie grożą, chyba że jakiś Puchar Polski w przyszłej edycji, to po prostu mamy za zadanie odhaczać kolejne mecze derbowe,
pokazywać, kto jest lepszy w tym mieście, udowadniać to dobitnie na boisku. I tak się stało po raz trzeci z rzędu. Nic, tylko się cieszyć. Jedna rzecz, którą zapamiętam ja osobiście po tym meczu derbowym, to bramka na pewno Jordiego Sancheza. Piękna bramka, trzeba przyznać. Piękne uderzenie z głowy. No nie rozpieszczą nas Jordi, jeżeli chodzi o uderzenia z głowy. Z tego, co mnie pamięć nie myli, to w meczu ligowym to jest pierwsza bramka Jordiego z głowy. Trochę to jest pewno dziwne, bo to chłop wielki, jakby nie patrzeć, 1,90 wzrostu. I pamiętam, jak przychodził do naszego klubu, myślałem, że to będzie chłop, który będzie królował w polu karnym, który będzie kończył często uderzeniem głową nasze akcje. Niestety to wygląda zupełnie inaczej, więc troszeczkę muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ta bramka, choć uderzenie naprawdę fenomenalne. Nie wiem jak wam, ale mnie się przypomniał Patrick Kluivert za najlepszych czasów. Naprawdę uderzenie, no, stadiony świata przy słupku, no, nie do obrony, piękna bramka. No i trzeba oddać Jordiemu, co by o nim nie mówić. On wiadomo ma problemy natury mentalnej, to jest chłop, który bardzo, bardzo mocno się angażuje, spala się często, mam wrażenie, niepotrzebnie przed meczami, całą tą otoczką, całym tym wszystkim, co się dzieje wokół meczu. Natomiast trzeba powiedzieć, że no Jordi wygrał nam w tym sezonie dwa mecze derbowe, bo w sercu Łodzi też jego bramka, druga po minimalnym spalonym, która nie została uznana, a tutaj otworzył też wynik meczu na terenie, że tak powiem, wroga. Także szacunek i wdzięczność za to. Mam nadzieję, że Jordi będzie częściej znajdował się w świetle bramki, bo mam takie czasami wrażenie, oglądając mecze Widzewa, że tego chłopa jest wszędzie pełno, tylko jak my dośrodkowujemy w pole karne, jakie są zagrania w pole karne, to właśnie brakuje mi jego obecności w świetle bramki. Często go gdzieś nie ma w świetle bramki, często jest gdzieś z boku pola karnego, natomiast ja widziałbym go w takich momentach centralnie w środku tego pola karnego, w świetle bramki, żeby on kończył nam tę sytuację. I tak to się właśnie stało w meczu derbowym. No cóż, kończymy temat meczu derbowego, derby odhaczone, obowiązek spełniony, że tak powiem, rutyna zrobiona, widzę, wygrywa trzecie derby z rzędu, hat-trick po łódzku, królowie Łodzi, panowie Łodzi. Ja tylko to powiem jeszcze co do może kwestii kibicowskiej, bo akurat miałem okazję być na meczu, to były moje w sumie czwarte derby na, że tak powiem, w cudzysłowie, na wyjeździe. I uważam, że tak jak ŁKS gdzieś tam zawsze w jakiś lepszy bądź gorszy sposób się prezentował, tak uważam, że mimo jakiegoś tam pewnie nakrętki na Widzew, bo przychodzą na Widzew, mam wrażenie, mimo tego, że gdzieś jest ta walka o utrzymanie, mam wrażenie, że wbiliśmy im gwoździa już takiego definitywnego do tej pierwszej ligi, to jednak kibicowsko uważam, że najsłabiej z ich strony od tych derbów, przynajmniej które ja pamiętam. I z perspektywy trybun mam wrażenie, że byliśmy dużo głośniejsi, dużo lepiej zorganizowani. I zresztą fajnie to wszystko wyglądało, kiedy strzeliliśmy tą bramkę. No, umówmy się, strzelić bramkę na 2-0 w derbach w ostatniej minucie, no to chyba najlepiej smakuje, prawda? Może jeszcze jakby była zwycięska bramka na 1-0, to jest trochę inaczej, ale ja ze swojej perspektywy spadłem 3 rzędy w dół po tym 2-0 i spadając na plecy teoretycznie powinienem wszystko czuć, a w praktyce nie czułem nic, taka adrenalina, taka radość. No być, czyli po prostu Widzew na szczycie i pewne rzeczy pewnie jeszcze wrócą do równowagi. Na razie piłkarsko jesteśmy półkę wyżej i mam nadzieję, że po tym spadku naszych derbowych rywali
ta przepaść między nami będzie się coraz bardziej poszerzać, coraz bardziej powiększać i już w następnych spotkaniach w przyszłości nie będzie spotkania dywagacji, czy wygramy, tylko ile. Tego bym sobie życzył i mam nadzieję, że w tym kierunku rozwój sportowy Widzewa będzie szedł. No tak, kończąc temat derbowy, można pół żartem, pół serio podpowiedzieć naszym marketingowcom w klubie, że ta furtka na UKS-ie to jest dobry gadżet do kupienia dla kibiców. Pewno kto kiedyś w przyszłości kupi tą furtkę, to może ją mocno spieniężyć na cele charytatywne, bo ta żółta furtka w sektorze gości jest naszą szczęśliwą furtką. Pamiętamy derby w pierwszej lidze, gdzie Bartek Pawłowski strzela decydującą bramkę o zwycięstwie, tutaj Jordi Sanchez, także jakiś taki gadżet w postaci mini furtki pewno w oficjalnym sklepie Widzewa był mile widziany, pewno wielu kibiców by zakupiło, tak oczywiście pół żartem, pół serio. To jest tak zwana furtka widzewska na UKS-ie, także nic, tylko klaskać. Zrobiliśmy swoje, zrobiliśmy hat-trick po łódzku, jesteśmy dumą tego miasta i tak zakończmy ten temat. Natomiast teraz pewno przejdziemy sobie tutaj do Górnika Zabrze, następnego meczu, który dzisiaj rozgrywaliśmy. Pewno wszyscy jesteśmy świeżo po tych emocjach, które mogliśmy przeżywać. Ja przyznam się szczerze, że obawiałem się tego meczu. Nie będę tutaj cwaniakował i opowiadał wam, wiecie, że jechałem po pewne zwycięstwo. Obawiałem się tego meczu, nauczony doświadczeniem, pewno jak wielu z was, myślałem sobie, że kurczę, no Widzew zawsze po tych ciężkich takich meczach, gatunkowo nazwijmy to, mentalnie, czyli po Legii, pamiętacie mecze z Legią, nawet pewnie w drugiej lidze, w Pucharze Polski, gdzie toczyliśmy bój jak równy z równym ze stołeczną drużyną, później następny mecz, Resowia, mocne lanie i miałem takie z tyłu głowy wrażenie, że zawsze Widzew po tych ciężkich meczach w ostatnim czasie, przynajmniej od reaktywacji, po ciężkich meczach oczywiście gatunkowych, tak, takich mentalnych dla naszej drużyny, takich, które dużo znaczą dla naszych kibiców, to niestety sportowo nie dojeżdżamy w następnych meczach. A tutaj dzisiaj bardzo miłe zaskoczenie, przełamaliśmy kolejny mit, złamaliśmy kolejną barierę, że tak powiem. Wygrywamy dzisiaj z zabrzańskim Górnikiem 3-1, co też nie było oczywistością w ostatnim czasie, bo z tym Górnikiem nam szło jak po grudzie. Generalnie, historycznie patrząc, to zawsze mecze z Górnikiem były takie mocne, wyrównane, na styku, że tak powiem. Zawsze walka była duża w tych meczach. Nigdy nie było jakiegoś zdecydowanego faworyta. Ale dzisiaj Widzew triumfuje. Bardzo się cieszę z tego, że przełamaliśmy taką niemoc właśnie po tych takich ważnych dla nas meczach, dla kibiców. Przełamaliśmy tą niemoc i pokonaliśmy tego zabrzeńskiego Górnika. No ja jako, wiadomo, wiecie, jaka moja ksywa, mogę tylko powiedzieć alele ble, bo Noach Diliberto, to co zasadził w ostatnich sekundach meczu, to tylko mogę powiedzieć magnifik, magnifik, ulala, jakby powiedzieli Francuzi. No jestem bardzo szczęśliwy, bo ten mecz nam dał troszeczkę oddechu, troszeczkę spokoju, bo pewno wiecie doskonale, że to nasza sytuacja w tabeli nie była kolorowa, nazwijmy to tak delikatnie mówiąc. Ten tyłek mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo nisko tej strefy spadkowej. I te dwa mecze, które są za nami, czyli mecz derbowy i dzisiejszy z Górnikiem, mam wrażenie, że dały nam troszeczkę spokoju, troszeczkę luzu. Ta drużyna złapie drugi oddech, złapie pewność siebie i miejmy nadzieję, wszystko będzie szło do przodu. Pewno sobie tutaj jeszcze porozmawiamy na temat chwilę środowego meczu pucharowego, który nas czeka, ale zostańmy przy tym, co się wydarzyło w sercu Łodzi. Oczywiście zapraszamy was do dyskusji, jesteśmy ciekawi waszych opinii, możecie się zgłaszać, głos wam będzie udzielony, jesteśmy ciekawi, jak wy widzieliście ten mecz. Oczywiście ja będę dawał głosy, jeżeli pojawi się taka osoba chętna, to jak najbardziej. Ja ten mecz z Górnikiem, to z mojej perspektywy byłem przekonany, że go przegramy. Po pierwsze,
właśnie z tego powodu podstawowego, czyli po każdym ciężkim gatunkowym meczu graliśmy bryndzę i tak jak po Pucharze Polski, po Lechu, generalnie no zawsze jakiś był problem duży, więc to był pierwszy powód. Drugi to, że ten górnik nam od paru lat, ładnych paru lat nie leży, czy to u nich, czy u nas, ciężko nam było wygrać. No i trzeci powód to Podolski, który w meczach z nami akurat dosyć nieźle się spisuje, co w sumie dzisiaj potwierdził, bo mógł mieć bramkę. Także w moim mniemaniu nic nie przemawiało dzisiaj za tym, żebyśmy wygrali. Poza tym, że faktycznie gdzieś tam w ciągu tygodnia się pojawiały informacje, że piłkarze Górnika nie wychodzą na trening, że nie mają płacone, aczkolwiek już była kiedyś taka, nie pamiętam co to był za mecz, była taka sytuacja, że ktoś tam gdzieś tam nie miał płacone, to były chyba niższe ligi, jeżeli się nie mylę, i pojechaliśmy i dostaliśmy bęcki, więc generalnie jakby to, że taka sytuacja miała miejsce, to faktycznie podobno miała, natomiast czy to miało jakiś wpływ na to, czy Górnikowi się mniej chciało, wątpię, mając takich zawodników jak Podolski, który raczej nie wydaje mi się, żeby pozwolił na to, żeby drużyna jako sam kolektyw odpuściła taki mecz albo żeby grali na półwiska, nie sądzę, więc myślę, że gdzieś tam może mentalnie może zespół być mniej rozbity, bardziej rozbity, mniej zmotywowany, no bo to na pewno powoduje, że człowiek nie skupia się tylko na piłce. A oczywiście to też jest kwestia, jakie to są zaległości. Nie wnikam w to, bo to nie jest nasza sprawa, ani moja tym bardziej. Ale myślę, że jeżeli chodzi o chęci wygrania meczu, to nie można im odmówić. Zresztą były takie momenty, gdzie w tym meczu daliśmy się zepchnąć do defensywy, gdzie mieliśmy jakieś tam mniejsze bądź większe problemy, ale mimo wszystko uważam, że to był chyba najlepszy mecz trenera Myśliwca, jeżeli chodzi o Widzew. Bez względu na to, czy graliśmy u siebie, czy na wyjeździe, mam wrażenie, że to było takie spotkanie, biorąc pod uwagę, że graliśmy z Górnikiem, który ładnych parę spotkań wygrał z rzędu, z Górnikiem, który kadrowo mam wrażenie, że jest mocniejszy od nas, no i przede wszystkim jest w formie, tak? To jednak trzeba przyznać, że nie licząc tutaj tych pucharowych, wyjazdowych, wygranych, wysokich, tylko graliśmy z przeciwnikiem, jak na polskie warunki, niezłym, i pokazaliśmy wyższość piłkarską, mieliśmy więcej sytuacji i myślę, że to był najlepszy trener, najlepszy mecz trenera Myśliwca. Myślę, że gdzieś pewnie w tym kierunku trener chciałby iść. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki punkt zawieszenia, wokół którego będziemy chcieli budować styl zespołu, to w jaki sposób mamy się poruszać po boisku. Tutaj wspomniałeś o tym, że Jordi właśnie myślałeś, że gdzieś tam będzie tych więcej stałych fragmentów wykorzystywał i tak dalej, tylko że my tak naprawdę większość tych sytuacji, tych ich groźnych, to tak naprawdę mamy po kontrach. Gdzieś tam przejęcia w środku boiska. Dzisiaj było parę takich sytuacji, gdzie wychodziliśmy we trzech z przewagą, na dwóch, na jednego nawet chyba, jeżeli się nie mylę. Więc mało jest tych takich sytuacji, gdzie faktycznie mógłby czekać w punkcie i uderzyć na bramkę z główki, czy to z nogi, z woleja, no bez znaczenia. Więc myślę, że bardziej pod to pasowałby Rondisz, chociaż dzisiaj miał fajny rajd między zawodnikami, po czym zawodnik Górnika wyleciał po drugiej żółtej kartce. Jedyny taki aspekt, który mi się nie podoba, to taka nonszalancja w poczynaniach, kiedy prowadzimy, jesteśmy lepszym zespołem, i chcemy przede wszystkim strzelić kolejną bramkę, ale popełniamy takie proste błędy czasami w środku pola. Tam była w końcówce taka sytuacja. Oczywiście nie myli się ten, co nic nie robi, ale mimo wszystko Górnik to jest groźny zespół i była potem bardzo groźna sytuacja, gdzie podanie w środku pola, gdzieś tam przed polem karnym Górnika, takie naprawdę amatorskie bym powiedział, proste do naszego zawodnika i pod nogi piłkarza Górnika, jaka poszła kontra i no, zapowiadało się tam mocno, mocno bramką. Był też taki stały fragment gry, gdzie faktycznie było widać, że ten Górnik się nastawił przede wszystkim na te rzuty rożne i przede wszystkim były dobrze bite i dochodzili do sytuacji. Tam chyba Podolski miał taką setkę, gdzie Gikiewicz ją wybronił. No i później w samej końcówce, gdzie wybiliśmy ten rzut rożny właśnie po tej sytuacji i no tam brakło bardzo mało. To była sytuacja, gdzie było jeszcze 2-1.
I gdybyśmy tam stracili bramkę po tylu sytuacjach, które mieliśmy, Bartek Pawłowski, no generalnie powinniśmy ten mecz dużo szybciej zamknąć, bo mając przeciwnika na widelcu, no to po prostu się go kładzie i kroi, a my tych sytuacji mieliśmy sporo i myślę, że tutaj trener na pewno też, tak zakładam, że na pewno nacisk na to położy, bo nie można sobie pozwolić na takie sytuacje, że gdzieś tam jesteśmy dużo lepszym zespołem, gdzieś dominujemy, tworzymy sytuacje stuprocentowe i to kilka, nie jedną, i tak naprawdę dobijamy dopiero w 90 minucie, kiedy przeciwnik miał tak naprawdę stuprocentową sytuację po tym rzucie rożnym. Byłoby 2-2 i wtedy każdy ten obraz tego meczu by się zupełnie zmienił, także to taki mój przytyk, jeżeli chodzi o to spotkanie. No tak, tak, mogę się tylko z Tobą zgodzić, ta kwestia niedobicia tego przeciwnika mogła nam się odbić szkawką, na szczęście dzisiaj wszystko zakończyło się happy endem. No oczywiście tutaj po raz kolejny pewno się powtórzę, że ja osobiście jechałem na ten mecz, że miałem duże obawy, bo tak już pewno wspominaliśmy tutaj, te mecze ciężkogatunkowe, które zawsze były za Widzewem, później te następne mecze z tym następnym rywalem po tych meczach ciężkogatunkowych zawsze nam nie wychodziły. Ten Górnik ostatnimi czasy też nam mocno nie leżał. Zresztą historycznie, z tego co pamiętam, zawsze te mecze z Górnikiem były ciężkie, były na styku. I muszę przyznać, że osobiście mocno się obawiałem tego meczu. Liczyłem oczywiście zawsze, tak jak pewno wszyscy kibice w sercu Łodzi, że uda nam się wygrać. Natomiast nie byłem jakimś hura optymistą przed tym meczem. Z tego co zapamiętałem z trybun, bo jeszcze nie dane mi było tego obejrzeć na spokojnie w telewizji, to w pierwszej połowie to raczej była totalna dominacja naszej drużyny. Naprawdę zagraliśmy bardzo, bardzo uważam dobre zawody. Górnik sporadyczne jakieś tam akcje, natomiast my mieliśmy sporo tych sytuacji w pierwszej połowie. Dwie wykorzystaliśmy, tam jeszcze była poprzeczka, chyba Antka Klimka, z tego co pamiętam. Także jeszcze ta pierwsza połowa mogła się skończyć bardziej okazale w naszym wykonaniu. No w drugiej połowie wiadomo, Górnik ruszył do przodu, nie miał nic do stracenia. Straciliśmy tą bramkę kontaktową i mam wrażenie, że od tej pory to już był taki mecz typowo bokserski, czyli cios za cios, akcja za akcję, i ten mecz mógł się skończyć dwojako, czyli kto pierwszy wyprowadził cios, ten mógł ten mecz wygrać. Górnik był bliski doprowadzenia do remisu i tak jak Patryk wspomniał, nasz nowy bramkarz Łukasz Gikiewicz no, wybronił strzał Podolskiego z głowy i moim zdaniem to była taka sytuacja zwrotna w tym meczu. To był taki punkt kulminacyjny, który odwrócił losy tego meczu, no bo pewnie, tak jak wszyscy wiemy, mogłoby to się skończyć zupełnie, zupełnie inaczej, gdyby ten Podolski strzelił na 2-2. Natomiast Giki stanął na wysokości zadania. Pewno wszyscy od niego oczekiwaliśmy tego, co zrobił. Wszyscy pewno kibice Widzewa cieszyli się z takiego transferu, że mamy doświadczonego bramkarza, który nie z jednego pieca jadł chleb, który grał naprawdę na wysokim poziomie w piłce europejskiej. Natomiast w meczu derbowym nie mógł się zbytnio wykazać, bo właściwie nie miał żadnych większych szans na to, żeby pokazać swój kunsz bramkarski. Natomiast dzisiaj ta jego interwencja, mam wrażenie, była takim punktem zwrotnym. Później to, co powiedział Patryk, też mam takie wrażenie, że wychodząc kilkakrotnie z kontrą, gdzie przechwytywaliśmy piłkę, czasem byliśmy w przewadze i taki właśnie, powiedzmy, jedna łyżka dziegciu do tej beczki miodu jest taka, że nie potrafiliśmy wcześniej skończyć tego Górnika, wcześniej dobić im tego przysłowego gwoździa do ich trumny i mieć już spokój. I ten mecz tak naprawdę do ostatnich minut się ważył. I to jest pewno coś, nad czym pewnie trener Myśliwiec będzie pracował,
żebyśmy byli bardziej skuteczni, bardziej wyrafinowani, bardziej bezczelni w tych takich decydujących momentach o losach meczu, bo przypominamy sobie, tak jak Patryk mówił, te na przykład dwie sytuacje Bartka Połowskiego, gdzie naprawdę mogliśmy już skończyć ten górnik i być spokojni o losy meczu, natomiast nie wykorzystaliśmy tego i dopiero taka, powiedzmy, solowa akcja naszego nowego Francuza sprawiła, że ten mecz zamknęliśmy właściwie w ostatnich sekundach i przypieczętowaliśmy kolejne 3 punkty na naszym koncie. Muszę powiedzieć, że to był naprawdę bardzo ważny mecz, nie tylko ze względu na to, że Górnik, że te mecze są takie troszeczkę, można powiedzieć, historyczne, że mecz po ciężkim meczu gatunkowym, który rozgrywaliśmy. Natomiast ten mecz był też taki ważny ze względu na naszą sytuację w tabeli, bo pewno jak wszyscy dobrze wiecie, ten mecz nam dał dużo teraz spokoju. Raczej patrzymy teraz w górę tabeli niż w dół. Tamten ścisk na dole jest dosyć duży. Przyznam się, że obawiałem się, żeby Widzew się nie jakoś nie zagubił w tej walce w dole tabeli, nie zagmatwał się w tą walkę o utrzymanie. Te 6 punktów, które zdobyliśmy w 2 ostatnich kolejkach, daje nam względny spokój, względny komfort. Na pewno trener Myśliwiec i cała drużyna mogą spokojnie teraz sobie pracować, patrzeć w górę tabeli. I to był naprawdę bardzo, bardzo ważny mecz w kontekście tego, gdzie skończymy tą ligę, jak będziemy wyglądać i pewno jak dalsza część sezonu będzie się prezentować w naszym wykonaniu. Ja się ustosunkuję do tej bramki Gilberto. Uważam, że albo to był strzał życia, albo naprawdę tak chciał, ale jak wychodziliśmy we 4, tam było przynajmniej dobre 10 sekund na podanie. A w końcowej fazie tej całej akcji jakby no czepiać się o to, że strzeliliśmy bramkę to jest oczywiście słabe, ale gdzieś tam pewnie gdyby ta sytuacja nie została w taki sposób wykorzystana, no to poszłyby gromy, bo tam były naprawdę i lewe skrzydło i prawe skrzydło i napastnik do przodu wybiegał, generalnie było opcji tyle, że gdyby to uderzał, oczywiście tak powiem, żartobliwie Messi, Ronaldo, to pewnie każdy by powiedział, no najlepszy wybór, ale tutaj nikt nie wiedział czego się spodziewać po tym zawodniku. Faktycznie taki trochę debiut jak Fran Alvareza, mniej więcej tego samego pokroju bramka. No cóż mogę powiedzieć, szczerze mówiąc miałem gości, nawet nie zauważyłem tak naprawdę wejścia jego na boisko, no ale muszę przyznać, że bramka Stadiony Świata, natomiast uważam, że inaczej, nie znam jego technicznych możliwości, natomiast myślę, że na 10 takich akcji 8 powinno skończyć się podaniem w pole karne do lewego bądź prawego skrzydłowego, który był po prostu na dużo lepszej pozycji. Tam jemu się rozeszli wszyscy, tak, bo każdy chwytał swojego, jemu tam się rozeszli, zrobiła mu się autostrada i... No ale tam chyba wychodziliśmy 4-2, tak, nie? Więc, tak, się rozeszli, był sam... uderzył, no, mówisz, że co możesz powiedzieć, no jest takie słowo w języku francuskim, które się nazywa magnifique, proszę pana, magnifique. No, pewnie tak, no, natomiast mimo wszystko uważam, że tam powinno być podanie, aczkolwiek faktem nie musiało się to skończyć bramką, ale tak czysto po piłkarsku powinno to być podanie w pole karne na lewo bądź prawo, natomiast no, z drugiej strony takich zawodników, którzy potrafią zaskoczyć i niekonwencjonalnie wykończyć sytuację, czy to podanie, to też warto mieć, bo w pewien sposób jesteś w stanie zaskoczyć, tak jak to tutaj zrobił przy tej akcji, ale mimo wszystko uważam, że ten mecz powinien być dużo szybciej zamknięty. Ja akurat oglądałem mecz dzisiaj z poziomu salonu. Był Ebi Smolarek, który powiedział w przerwie myślałem, takie słowa, że nie był Ebi Smolarek. Nie. U mnie jeszcze nie, ale kto wie. Natomiast powiedział, że Górnik dzisiaj nam nie zagrozi. Jeżeli się nie mylę, takie słowa padły. Uważam, że w tej drugiej połowie
troszkę spuściliśmy z tonu przez chwilę, ale fakt faktem zagraliśmy dwie bardzo równe połowy, jeżeli chodzi o jakość z przodu, co się rzadko u nas zdarza, bo z reguły gramy jedną połowę dobrą, drugą mocno średnią, co na przykład było przykładem na derbach. Ale myślę, że jeżeli to będzie szło w tą stronę i faktycznie ten zespół nabiera rozpędu i to jest tylko potwierdzenie dobrej pracy trenera sztabu i generalnie formy zespołu, no to należy się spodziewać, że może to będzie ta pierwsza runda od wielu, wielu, wielu lat, wiosenna oczywiście, która przysporzy nam ciepła i radości, bo do tej pory to raczej tak nie było. Każdy raczej stawiał nas tutaj, że zakręcimy się w okolicach walki o utrzymanie z tego względu, że wszystkie ostatnie sezony, które pamiętamy, te najświeższe, to ta wiosna była dramatyczna po naszej stronie. My sobie gadaliśmy prywatnie, że właśnie te mecze teraz bardzo ciężkie, bo i derby, no to wiadomo, derby to derby. Mimo że wszyscy mówią, że to jest mecz jak inny, niektórzy mówią, że jednak mecz wyjątkowy, że rządzą się swoimi prawami, wszystkie derby i tak dalej, to jednak pokazaliśmy jakość i wygraliśmy w takim podobnym stylu, jak ŁKS u nas wygrał, kiedy przyjechał jako faworyt i może nie zagrali wielkiej piłki, ale jakościowo nas wtedy ubili i to samo my zrobiliśmy teraz. Różnica polega na tym, że my przybiliśmy gwózdka do pierwszej ligi, dla nich oni nie zrobili nam wtedy żadnej krzywdy, więc myślę, że jeżeli, mam nadzieję, że jeśli to jest, to nie jest jakiś przypadek, że to nie jest jakiś efekt po prostu słabszej formy akurat tych zespołów, co myślę, że będzie można potwierdzić już w środę, bo chociaż tak rozumując w ten sposób, pewnie każdy kolejny mecz możemy brać jako zobaczymy teraz, czy widzę potwierdzi dobrą formę, czy nie potwierdzi. No ale dwa zwycięstwa z rzędu z przeciwnikami gatunkowo ciężkimi, bo raz, że derby, dwa, że Górnik. 6 punktów, 4 bramki na plusie. Myślę, że nie ma się do czego przyczepić poza jakimiś tam drobnostkami. Jedyne, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to te stałe fragmenty. Mam wrażenie, że bardzo dużo smrodu się po naszej stronie robi. Praktycznie co stały fragment, to gdzieś tam jakaś sytuacja niebezpieczna albo jakieś zalążki niebezpiecznej sytuacji. Tutaj przy tej bramce to chyba Żyro nie pokrył, w ogóle stał za zawodnikiem, a przy strzale Podolskiego to chyba krył go Dominik Kun, jeżeli się nie mylę. Także te stałe fragmenty mam wrażenie, że są mocno do poprawy, jeżeli chodzi o ustawienie. I tutaj na pewno bym oczekiwał, że tutaj będzie poprawa, bo mam wrażenie, że przeciwnicy dosyć dużo sytuacji sobie tworzą, ale pewnie zaraz gdzieś tam się pojawi ktoś, że wrzuci statystyki procentowo, ile dopuszczamy szans i tak dalej, więc może moje słowa nie są do końca prawdą, natomiast nie prowadzę zeszytu, mówię o tym, co widzę optycznie. I co, no następny mecz ligowy mamy we Wrocławiu. Kurczę, z jednej strony Śląsk, który jest w czubie tabeli, z drugiej strony Śląsk, który kiepsko zaczął rundę, która de facto zaczęła się już w grudniu, ale mimo wszystko rundę wiosenną po tej przerwie niedługiej, no i po takich dwóch spotkaniach w lidze, jeszcze pomijam tą Wisłę, która jest w międzyczasie, o której zaraz sobie pewnie porozmawiamy, to należałoby w takim Wrocławiu powalczyć minimum o taki punkcik, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli ta forma się potwierdzi. Gdzie ten Śląsk nie jest zespołem, który nam nie leży, umówmy się, potrafimy z nimi zagrać. Może poza tym spotkaniem w Łodzi, który był jakiś czas temu, gdzie przyjechał trener Magiera i poskładali nas jak zapałki. Nie wiem, czy pamiętasz, Sławek, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale w tym meczu nie mieliśmy nic do powiedzenia. Zagrali z nami no, bardzo dobrze i przegraliśmy kompletnie zasłużenie, ale tak generalnie to ten Śląsk nam w miarę piłkarsko leży i mam wrażenie, że jeżeli na Wiśle ta forma się powtórzy i zagramy niezły mecz, to myślę, że tam też możemy powalczyć mimo wszystko o 3 punkty i mam nadzieję, że to zrobimy. Jeżeli tak będzie i daj Boże to się uda, to może finalnie gdzieś ten game plan na tą rundę zakładał właśnie wystrzelenie formy na tę początkową fazę. Potem mamy tą Legię, która niekoniecznie jest w jakiejś super wyśmienitej formie,
My znowu u siebie całkiem niezła piłka. Kto wie, może się uda pierwsze zwycięstwo od wielu, wielu lat. Oby tak było. Mamy tutaj widzewski chłopak, czyli Mieszko, który zawsze stara się zabrać głos, więc tym razem też się wpuścimy. Dobry wieczór i oczywiście zachęcamy też innych do zabrania głosu. Halo, halo? Mieszko chyba zasnął, także o nie, jeszcze jednak jest. Tego nie ma. Ja spróbuję udzielić jeszcze raz głosu, zobaczymy, czy się uda, a ty, Sławku, jeżeli chcesz, to... No wiesz co, jeszcze tak do tego Górnika się chciałem odnieść, bo mówiłem już wcześniej, że obawiałem się tego meczu. Górnik, trzeba przyznać, że zaczął naprawdę z przytupem tą rundę wiosenną, bo potrafił w mojej ocenie wygrać zdecydowanie w Gliwicach z Piastem, gdzie to zwycięstwo nie podlegało żadnej dyskusji. Później ograł u siebie Koronę Kielce. Też w moim przekonaniu raczej w sposób zdecydowany. Oczywiście, tak jak wspominałeś, mówiło się w ostatnim czasie o tych problemach finansowych, jakie są w Zabrzu. Dochodziły do mnie takie głosy, kibice do mnie pisali, że może to jest taki plusik tutaj dla nas, że Górnik ma jakieś problemy finansowe. Natomiast ja nigdy w takie rzeczy nie wierzę. Pewno starsi kibice pamiętają Widzewie, jak było niestety w dawnych czasach, że też tych pieniążków często nie było, też były poślizgi i w mojej ocenie, jak to mówi się często, że bieda jednoczy i ja szczerze mówiąc, gdy usłyszałem o tych problemach finansowych Górnika, pomyślałem, że to nie jest coś, co jest naszym dodatkowym jakimś plusem, tylko wręcz minusem, bo pomyślałem sobie, że tym bardziej przyjadą zmobilizowani, skonsolidowani i będą tutaj walczyć na 200%. Wiecie, jak to jest w środowisku kibicowskim. Gdyby przegrali ten mecz, pewno by byli narażeni na jakieś teksty typu a, nie ma sianka, nie ma granka, jak to się często mówi w naszej piłce. Chłopaki nie dostali pieniędzy, to im się nie chce grać, więc byłem taki nastawiony na to, że właśnie będzie im się chciało grać i to bardzo, będą bardzo zmobilizowani, wręcz podwójnie zmobilizowani, bo tak jak wspomniałem wcześniej, często bieda jednoczy i dlatego obawiałem się tego meczu jeszcze bardziej, gdy te doniesienia prasowe mówiły o tym, że w Zabrzu są problemy finansowe. I wiecie, ja ten generalnie mecz bardzo, bardzo sobie cenię, to zwycięstwo, bo tak jak mówię, Górnik to nie są ogórki. Myślę, że to jest naprawdę solidna drużyna ligowa, która jeszcze nie jednemu rywalowi krwi napsuje w tej lidze. I to jest naprawdę personalnie dosyć silna drużyna, jak na możliwości naszej ekstraklasy. Więc cenię sobie bardzo to zwycięstwo. Cenię oczywiście podwójnie z racji tego, że tak jak tutaj wspominaliśmy, wygraliśmy ten mecz po ciężkim gatunkowo, mentalnie może gatunkowo, to jest może złe słowo, ale pewno wiecie, o co chodzi, że jak zawsze widzę, wygrał takie ważne mecze dla kibiców, czyli Legia, czyli derby, to później nam te mecze następne nie wychodziły, delikatnie mówiąc, więc cenię sobie podwójnie dzisiaj to zwycięstwo. Trener Myśliwiec jest tym trenerem, który przełamał tą naszą pasę po takich ważnych meczach dla kibiców i wygrał kolejne spotkanie. Więc no, same plusy. No, trzeba patrzeć z optymizmem na to, co przed nami. Kolejna rzecz, której ja się obawiałem, no to pamiętajmy, że dzisiaj Widzew zagrał bez Marka Hanouska, prawda? Marek Hanousek to, co by nie mówić, nasza opoka, to gość, który trzymał nam ten środek pola z tyłu, to ta nasza szóstka, ten nasz profesor, którego ufamy, któremu zawsze wszyscy mocno kibicujemy i który nas rzadko zawodzi. Więc też dzisiaj zastanawiałem się, jak będziemy wyglądali bez naszego profesora. Oczywiście pewno wielu z was pomyśli,
Dominikun zagrał super zawody w derbach, wszedł i nie zawiódł. I oczywiście też dzisiaj mocno liczyłem na Dominika Kuna, lecz tak sobie myślałem, że patrząc na tą naszą linię środkową i na wzrost naszych środkowych pomocników, no to trzeba powiedzieć, że nie byliśmy w dzisiejszym meczu wieżowcami i obawiałem się, że na przykład trener Urban, który jest cwanym lisem ligowym, może nam coś takiego wymyśleć, że te jakieś górne piłki będą grane przez środek i możemy mieć problem. Na szczęście moje obawy były płonne i widzę, wygrał ten mecz. Uważam, że środkowa linia zagrała pozytywnie. Oczywiście strata Marka jest duża, aczkolwiek potrafiliśmy ją załatać. Mam nadzieję, że dzisiejsze wejście Noaha de Liberto, czyli naszego Francuza, da mu dodatkowy jakiś impuls, kopa takiego mentalnego. Chłopak tutaj nam się będzie pokazywał z coraz lepszej strony i będziemy mieli jakiś manewr w środku pola, bo tak jak wiemy, on był sprowadzany po to, żeby wzmocnić nasz środek pola i miejmy nadzieję, że ten środek pola będzie rósł, cała drużyna będzie wyglądać coraz lepiej. No przed nami, tak jak Patryk wspomniał, teraz pucharowa środa, tak zwana. Szczerze mówiąc, oglądałem sobie piątkowy mecz Wisły z GKS-em Tychy i pierwsze, co mi przyszło do głowy, pomyślałem, kto układa, cholera jasna, ten terminarz, że ta Wisła gra ten swój mecz w piątek, a my gramy swój mecz dopiero w niedzielę, więc jakby nie patrzeć, jakby się tutaj nie rozkminiać, to ta Wisła jednak ma dwa dni więcej odpoczynku od naszej drużyny, plus jeszcze oczywiście taki, że my musimy jechać do tego Krakowa, do nich, więc nie wiem jak te terminarze są ustawiane, kto tam nad tym czuwa lub nie czuwa, no w każdym bądź razie no, trzeba grać, nie ma innego wyjścia, przed nami ta środa pucharowa, pewno ja, tak jak wielu z Was, liczę na to, że Widzew zameduje się w półfinale Pucharu Polski. No to by był, trzeba powiedzieć, kolejny duży wyczyn w tym nowym, reaktywowanym Widzewie, bo tak jak wiemy, ten ćwierćfinał, no to w XXI wieku to naprawdę jest wyczyn Widzewa. Widzew nigdy nie był wyżej w XXI wieku niż w tym ćwierćfinale, który teraz jest naszym udziałem, więc pewno wszyscy liczymy po cichutku, niektórzy może bardziej głośniej, na ten półfinał, na to zwycięstwo w Krakowie. Natomiast ja jestem wyznawcą takiego stwierdzenia, które było na oprawie przed meczem derbowym, i jakże ono było trafne, że pycha kroczy przed upadkiem i zawsze trzeba szanować przeciwnika, zawsze trzeba podejść na 100%. Nikt nikomu nie odda za darmo niczego w dzisiejszej piłce. Więc musimy tam pojechać w pełni skoncentrowani, musimy tam zawalczyć. Na pewno to nie będzie jakiś spacerek, myślę. Dla Wisły to jest duży mecz, to jest mecz, który przyciąga bardzo dużą rzeszę kibiców na trybuny. Z tego, co się orientuje, już około 14 tysięcy, czy 15 nawet tysięcy biletów sprzedanych na te środowe spotkanie. Z naszej strony duża grupa widzewskiej Armii Czerwonej będzie uderzać w stronę Grodu Kraka, więc szykuje się naprawdę wspaniały wieczór na Rejmonta w Krakowie. Miejmy nadzieję, że półfinał będzie naszym udziałem. Pewno ja jestem głosem Was wielu, którzy marzą o tym, żeby ta majówka na Narodowym się ziściła, żebyśmy wszyscy pojechali na Stadion Narodowy powalczyć o drugi puchar w historii Widzewa. To też jest taki paradoks w naszej historii. Trzeba przyznać, że my zdobyliśmy niestety tylko jeden puchar Polski. Zawsze jakoś ten puchar był traktowany po macoszemu w naszym klubie. Zawsze, nie wiem, nie mieliśmy farta, szczęścia, jak zwał, tak zwał. Miejmy nadzieję, że ta edycja Pucharu Polski będzie naszą edycją i ten sen o tym podniesieniu Pucharu Polski będzie trwał dalej.
Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Ja mam przed oczami, patrząc na mecz z Wisłą, cały czas taką potyczkę, pewno wielu z Was pamięta, taki mroźny, śnieżny, grudniowy wieczór, dwa lata temu, gdy Wisła Kraków jako ekstraklasowicz przyjechała do serca Łodzi. My byliśmy wtedy w pierwszej lidze. Wydawało się, że ten mecz jest wyrównany. Wydawało się, że nie widać za dużej różnicy między obydwoma klubami. Nawet pamiętam, prowadziliśmy w pewnym momencie 1-0 w tym meczu. Natomiast skończyło to się awansem Wisły. Przeważyła jakość zawodników ekstraklasowych. I przyznam się szczerze, tak widzę ten środowy mecz. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Wisła gra u siebie, że będzie zagrzewana przez tysiące gardeł krakowskich kibiców, że dla nich to jest duży mecz, dla nich to jest takie liźnięcie ekstraklasy, tam pewno gdzie jest miejsce. Nie no, dla nas to też jest duży mecz. To w ogóle widzę grający w ćwierćfinale, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, biorąc pod uwagę. No tak, tylko że ja ten mecz widzę, wiesz, na zasadzie tej Wisły, która przyjechała wtedy do serca Łodzi, która... Uważam, przepraszam, że ci przerwę, bo wiem, co chcesz powiedzieć. Uważam, że jesteśmy lepszym zespołem niż Wisła wtedy i uważam, że różnica między nami jest większa. Takie mam wrażenie, bo jednak Wisła wtedy była w totalnym dołku, jeżeli tak, się nie oni mylę. Dołowali. A my wtedy, no mimo wszystko, że byliśmy w pierwszej lidze, to jednak byliśmy zespołem, wydaje mi się, no te różnice mam wrażenie, że były dużo większe. Sławek, wpuśćmy jeszcze, zanim polecimy z tą Wisłą, z całym tym tematem pucharowym, to wpuśćmy Łukasza, bo Łukasz tutaj o 19 już o głos prosił i niech sobie nasz kolega serdeczny coś powie, bo tak huczno zapowiadaliśmy, że będziemy dawać głosy, więc Łukasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz nie, to ja zdań. Już może zakończę. Zizu, mów, bo dobrze się słucha. Nie, no proszę cię, mów jak ty to widziałeś z perspektywy Liverpoolu. Ale na pewno mogę coś powiedzieć, bo nie wiem, bo już mogę oddać słowo. Proszę cię bardzo, możesz popchnąć nawet mikrofon. Dziękuję. Nie, wiesz co, nie oglądałem meczu, oglądałem może pierwsze 10 minut i końcówkę, ale chciałem cię do tego pucharu teraz, tak jak mówicie. Nie wiem, czy oglądaliście, ty mówiłeś, że oglądałeś. Ja oglądałem tak piąte przed dziesiąte i powiem wam, że to jest właśnie kasus widzę w pierwszej lidze. Oni grali fajnie podaniami, ale to jest o dwa tempa za wolno. Jak ja dzisiaj obejrzałem też tak piąte przed dziesiąte nasz mecz, to my graliśmy 3 razy szybciej. Ta szybka piłka chodzi 3 razy szybciej. I wydaje mi się, że mecz pucharowy, mamy szansę bardzo wielką na półfinał, bo oni grają fajnie podaniami, ale co z tego, jak to jest 2 tempa za wolno. I tak jak 2 czy 3 lata temu nas zweryfikowała wtedy ekstraklasa, jak Wisła przyjechała, która była wyrafinowana i właśnie grała tak jak ekstraklasowicz, tak my tak samo teraz po 2 latach, my gramy jak już ekstraklasa, a oni się po prostu zrównali z tym levelem pierwszej ligi. Czyli co z tego, że możesz grać fajnie, pięknie, ale grasz o 3 tempa wolniej. I to jest zupełnie co innego. I w takim jednym meczu, moim zdaniem, to oni nie przeskoczą nagle o półkę wyżej. Oni musieliby pograć tej ekstraklasy. Znaczy, ja tylko tak na szybko się ustosunkuję, że no to wszystko należy się zgodzić co do tego, co powiedziałeś. Z tym, że nie w takich ligach się dzieją takie przypadki, że taki drugo-trzecioligowiec potrafi zajechać taki Bayern przede wszystkim ambicją i charakterem, bo drużyny, które grają w tej powiedzmy Bundeslidze, to podchodzą po macoszemu i na zasadzie jesteśmy lepsi piłkarsko, to pewnie wygramy i mam nadzieję, że w ten sposób nie pomyślimy. Mimo że ja tak myślę, to mam nadzieję, że drużyna podejdzie do tego mega poważnie, bo też jestem tego samego zdania, że to wszystko pewnie tam jest za wolne, tak jak my mieliśmy mecz z Legią, gdzie też powalczyliśmy. Też był charakter, też były emocje, ale piłkarsko, mimo nawet drugim garniturem, po prostu za dużo się nie musieli starać, a troszkę przyspieszona gra i już było widać kolosalną różnicę. Pamiętam wtedy u nich grał w Legii, pamiętam ten puchar u nas na Widzewie, kiedy jeszcze Przemek Kita strzelił tą bramkę, w sumie Przemek strzelił kimś, jeżeli się nie mylę. Tam grał taki malutki rozgrywający, przypomnijcie mi, jak on miał. Karbowy. Nie, ja mówię o jakimś Brazylijczyku, jeżeli się nie mylę, albo Portugalczyk, szczerze mówiąc nie pamiętam już. W każdym razie kręcił naszymi i było widać kolosalną różnicę.
Generalnie uważam, że na dzień dzisiejszy widzę, nie rozumiem kompletnie tych kursów, które są na ten moment stawiane w faworyta w postaci Wisły Kraków. Uważam, że to kompletnie nie ma przełożenia na to, w jakiej my jesteśmy w formie teraz. I przede wszystkim to, że jednak mimo wszystko, tak jak ty powiedziałeś, te różnice są bardzo duże i to z roku na rok widać coraz bardziej. Nie, to ja tylko jeszcze dokończę. O co mi chodzi? Duży jest przeskok między pierwszą a ekstraklasą, tak jak między każdymi ligami, to też jest bardzo duży przeskok. I tutaj wyrachowanie. Same kontrataki, nawet zwykłą kontrą, tak jak Wisła wtedy nas ukuła zwykłą kontrą, tak samo my tutaj mamy dużą przewagę. Sama kontra. Mogą nawet prowadzić pół meczu, spotkanie co i jak, ale jedna kontra w ekstraklasie to już jest bardzo dużo i skuteczność. Także ja już chcę nawet zakończyć to co będzie w tym Pucharze Polski, bo jestem przekonany, że wejdziemy do tego półfinału. A chciałem tylko się po prostu odnieść, bo mówię, nie oglądałem tego meczu, oglądałem derby i oglądałem Jagiellonię. Powiem wam tak, ile daje bramkarz, bo widziałem tą obronę, co Podolskiego obronił ten strzał głową, ile daje bramkarz dla drużyny. My mecz z Jagiellonią, gdybyśmy mieli Gikiego, nie przegralibyśmy tego meczu. Mając takich, no może nie kasztanów, ale może takich jarząbków, co mieliśmy w pierwszym meczu po jesieni, czyli ten Szymański, tak, i ten, co bronił. Panowie, no nie możemy sobie na takie coś pozwolić. No. Tutaj przyszedł teraz nam bramkarz i zobaczcie, ile to daje w ogóle drużynie. Obronić jedną sytuację, to obrona już tak samo inaczej się ustawia, inaczej po prostu już potem broni. Także nasze nieszczęście, że nie mieliśmy takiego zawodnika na samym początku w tej rundy, a ta drużyna pokazuje, że grając tym samym bez mała składem, nie, w sumie ten sam skład, bo nie nowi zawodnicy nie wchodzą do tego, nie wchodzą na jakieś końcówki, wchodzą, żeby zagrać, to oni potrafią po przepracowanym okresie przygotowawczym co i jak. Ja bardzo liczyłem na tego Diliberto i powiem wam, że na te 10 minut, co on wszedł, dziękuję. No chłopak, widać, że ma pojęcie, ma to. Nie boi się uderzyć z dystansu. Można powiedzieć, że taki możdżeń, o. Tyle ode mnie. Można tak zażartować. No tak. Byle by tak nie skończył jak może. Ale znaczy, że w Legii? Chyba nie. W rezerwach Legii. Nie no, słuchajcie, no ja tak mówię, no nie jestem jakimś hura optymistą oczywiście przed tym meczem środowym, pucharowym, bo tak jak mówię, pycha kroczy przed upadkiem. Trzeba podejść do tego meczu w pełni skoncentrowanym, tak jak to był kolejny mecz ligowy. Myślę też pewnie tak się stanie, że trener Myśliwiec troszeczkę nam namiesza w tym składzie. Zastanawiam się, czy da grać piłkarzom, którzy mniej grali w ostatnim czasie, czyli na przykład mam na myśli Serka Szotę, czy on dostanie szansę na środku obrony, czy trener Myśliwiec da tym zmiennikom jakąś szansę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast no, trzeba jechać po swoje, tak? No, jesteśmy drużyną z ekstraklasy i uważam, że naszym obowiązkiem jest zgarnąć ten półfinał do Łodzi, przywieźć go do Łodzi. Później oczywiście kwestia losowania, tak? Trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Zobaczymy, no już tam pewno ogórków żadnych nie będzie w półfinale i trzeba wygrać z każdym już, żeby pojechać na ten narodowy. Miejmy nadzieję, że to losowanie będzie szczęśliwe i ten półfinał zagramy w sercu Łodzi. To też pewno jest jakąś tam wymierną korzyścią dla klubu, no bo umówmy się, to są jakieś tam duże pieniądze dla kasy klubowej, dla księgowej naszego klubu. Pewno komplet na trybunach, święto, półfinał Pucharu Polski. No ja to widzę oczami wyobraźni, panowie, ja to widzę. Ja jeszcze do was dopytam, bo widziałem na zdjęciach chyba na stronie głównej, że już tam Kerk coś tam gra, czy nie wiem, może orientujecie się, czy on ma szansę, żeby może w tym meczu pucharowym wystąpić?
Znaczy wiesz, ciężko mi powiedzieć, na jakim on jest etapie, natomiast tak, tak, on już jest w treningu, natomiast ja jestem taki, wiesz, wychodzę z założenia przezorny, zawsze ubezpieczony i jednak patrzę sobie, że on te długie miesiące był poza piłką i uważam, że takich piłkarzy powinno się naprawdę bardzo rozsądnie i powoli wprowadzać, bo często jednak ta piłka pokazuje, że jak za szybko takiego chłopaka wprowadzisz, to jakieś mikrourazy, jakieś inne kontuzje się przypamiętają. Więc wierzę w mądrość naszego sztabu, że on będzie powoli wprowadzany i ja bym tutaj jakieś na jakąś głęboką wodę go nie wrzucał. Aczkolwiek nie wykluczam, że niedługo możemy go zobaczyć z ławki w jakiejś końcówce meczu. Czy to będzie już Kraków? Na pewno się przekonamy w środowy wieczór, na ile on wygląda fizycznie i tak dalej. Dlatego tak jak mówię, no ja na pewno bym nie forsował go i wprowadzał go mądrze, żeby nic tam się jakiegoś złego mu nie przytrafiło, bo jednak jak popatrzymy, to on długie miesiące nie grał w tą piłkę, nie? No tylko, że ja nie myślę tutaj jakieś, nie wiem, 45 minut, myślę nawet zależy, jaki by był wynik, nie? Nawet jakby był pozytywny wynik, to nawet, nie wiem, na 15 minut, na końcowe 15 minut, to też jest inaczej, wiesz, wejdziesz na 15 minut, poczujesz, pograsz z chłopakami, to też jest co innego. Teraz... No wiesz, my tu możemy sobie spekulować, Łukasz, nie? Możemy sobie mówić, że trener wystawi na przykład Serka Szotę, tak, ja bym sobie tego życzył, żeby dać temu Serkowi troszeczkę szansy, żeby poczuł te ligowe boisko. Natomiast zobaczymy, tak, bo nie wykluczam tego, że ten myśliwiec podejdzie do tego meczu bardzo poważnie i nie będzie żadnego dawania szansy, tylko wyjdziemy pierwszym garniturem, bo z tego, co przyłoży się ucho w korytarzach klubowych, z tego, co słychać w naszych gabinetach, może tutaj jakaś taka troszeczkę delikatnie insiderska wiedza, to widzę, bardzo poważnie traktuje ten Puchar Polski. Klub bardzo chciałby zaistnieć w tej edycji Pucharu Polski i też niekoniecznie tak musi być, że trener myśliwiec da szansę jakimś zmiennikom. Może być tak, że Widzew pojedzie naprawdę na 100% do Krakowa i wyjdziemy zdecydowanie pierwszym garniturem, żeby minimalizować tak zwane ryzyko. Zobaczymy. Pozwolisz, że tak, nie mówię, nie oglądałem dzisiejszego meczu i nie wiem, jak zawodnicy grali przez cały mecz, ale ja widzę coś takiego, tak jak teraz patrzę sobie na skład, to ja bym wpuścił, widzę, że chociaż od kilku meczów naprawdę Żyro bardzo dobrze gra na tej środkowym obronie z Ibizą, fajnie sobie dałem radę, ale tak jak mówisz, ja bym sobie Serka spróbował, Zielińskiego bym zdjął za tego chłopaka z Kazachstanu, tego Kastratiego, zobaczył, chętnie bym jego zobaczył. Nie wiem, jak Silva dzisiaj gra, bo mówię, nie oglądałem meczu, to ja bym tam Cyganiksa postawił, bo podoba mi się ten chłopak, on bardzo fajnie do przodu gra, no w obronie trochę gorzej, ale fajnie. Znaczy wiesz, nie wiemy, na ile Cyganiks jest gotowy do gry, bo dla mnie też to było dzisiaj troszeczkę takim sporym zaskoczeniem, że jednak nie wyszedł w podstawie, że nie było... On miał chyba kartki. Ale on w ogóle jakiś taki lekki uraz też miał, ale może dzisiaj faktycznie nie zarejestrowałem, że on za kartki. Zobaczymy, jak trener podejdzie do tego. Do Silwy, tak pewno wiele razy można było się czepiać, tak myślę, że dzisiaj Luis zagrał naprawdę poprawne zawody. No czekam na powtórkę meczu, to sobie obejrzę na spokojnie, bo mówię, nie mogłem oglądać. I tak, poczekajcie chwilę, bo awantura się zaczyna. No i ten, i tak, poczekajcie, teraz wrócę znowu do tego, bo tutaj ciężka awantura się dzieje, także Kuna bym zmienił za tego Diloberto, bo bym chciał zobaczyć go od podstawy. No i Nunes mi naprawdę jakoś od ostatnich czasów Nunes nie przekonuje, bardzo jest... Bardzo mnie drażni z przodu, bo bardzo, chociaż próbuję wchodzić te drybniki, to wszystko, ale jest taki dla mnie drażniący. No mówię, nie wiem, jak dzisiaj zagrał. Widziałem jakieś tam oceny, że chyba jeden z najlepszych ocenianych zawodników. Ja bym tutaj zobaczył
zobaczył jeszcze kogoś. No w Lidze Plus Ekstra, tak powiem na świeżo, w 11 kolejki jest Fabio Nunes i Antyklimek. No, Klimek to w ogóle naprawdę mi się on bardzo podobał. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego Tkacz grał w ostatnich meczach. Bardzo irytujący gościu, bardzo. Ja bym dawał mu szansę właśnie tak jak teraz na zmianę, ale od podstaw, bardzo irytujący. Może jest taki przykaz, żeby jego bardziej budować, bo Klimek, chłopak daje jakość moim zdaniem. A ja bym był ciekaw właśnie zobaczyć obok Sancheza, bardziej tak może zagrał takim 4-4-2 i bym był ciekaw Sancheza z tym, z Rondiciem, jak oni w parze, bo oni też fajnie w parze grali. Czyli w sensie można grać taką trójką, jak my gramy, tylko bardziej tak, ja bym tak widział taką wymienność między Sanchezem a Rondiciem na tak, no żeby byli, wymieniali się, no. Chciałbym ich zobaczyć we dwójce, bo oni na początku za myśliwca fajnie się pokazywali, zgrywali sobie piłki jeden do drugiego i to fajnie też wyglądało. Ciekawym był czegoś takiego. No wiesz, zobaczymy, co nam zaproponuje ten myśliwiec, ten środowy wieczór. Dnia, ja widzę. No to wiesz, no my możemy sobie tutaj, tak mówię, spekulować, ale tak naprawdę Daniel Myśliwiec będzie o tym decydował i nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jednak wyszli takim na galowo, tak? Tak zwane na galowo w tym meczu, bo tak jak mówię, no słychać tu i ówdzie, że u nas naprawdę do tego pucharu podchodzimy mega poważnie. Ja przynajmniej za swojego życia kibicowskiego nie pamiętam takiej sytuacji, ale jednak na tym Widzewie już trochę jestem, żeby Widzew podchodził tak poważnie do Pucharu Polski, więc nie zdziwię się, jeżeli wyjdziemy na galowo na tą Wisłę. Aczkolwiek tak mówię, no pewnie możemy sobie pozwolić na jakieś kilka zmian, tak, w drużynie. Byłeś na meczu? Byłeś na meczu, tak? Tak, byłem. Jak to wyglądało z trybun? No bo mówię, też nie jestem od początku, tam kilka razy się coś tam chciałem wejść, ale mówię, musiałem się rozłączyć. Jak to wyglądało ze strony trybun? Czuć było to, że wygramy? Znaczy, ja już tutaj mówiłem, pewno się powtórzę, że wiesz, no przyszedłem na ten mecz z dużymi obawami, tak, bo przede wszystkim bałem się o to, że Widzew od reaktywacji nie wygrywał tych następnych meczów po tych ciężko gatunkowych meczach, czytaj Legia, UKS. Mieliśmy ciężko z tymi następnymi potyczkami i miałem obawy w związku z tym. Zastanawiałem się, jak wypadniemy, bo fajnie, wygraliśmy ten mecz derbowy, natomiast te derby nie były dla mnie jakimś tam wyznacznikiem. Górnik zaczął bardzo fajnie tę wiosnę od dwóch zwycięstw, takich raczej przekonujących. No i obawiałem się tego meczu. No pierwsza połowa w mojej ocenie zdecydowanie na korzyść Widzewa. Moim zdaniem dominowaliśmy zasłużone prowadzenie po pierwszej połowie. Druga połowa na zasadzie takiej walki bokserskiej dwóch strajkerów. Wymiana ciosów. Gikiewicz nas w pewnym momencie uratował, bo Podolski miał piłkę na głowie na 2-2. Giki to wyjął. Później my mieliśmy naprawdę dwie dogodne sytuacje. Mogliśmy zamknąć ten mecz, nie wykorzystaliśmy. No i ten mecz tak się powiedzmy ważyły losy tego meczu. A nasz Noah Diliberto, nasz nowy nabytek francuski, zamknął ten mecz w ostatnich sekundach. Nie no, Diliberto, powiem wam, że tam w pewnym momencie szło 4-2. Mówię, nie no, musi to zagrać. Nie może tego spieprzyć, ale jak on 16 metrów puknął, mówię, o Jezu, o Boże, aż zobaczyłem, jak prezes tam też powiedział, też się złapał za głowę i nie dowierzał. Chyba on do tej pory... Tak. Zauważyłem, tam były takie fajne słowa, o ja, talalala, wiadomo, pewno wszyscy wyczytali z ruchu walk, bo było to tak plastyczne, prezes Ryd tak plastycznie się wypowiedział po tej bramce Diliberto, że można było wyczytać, co tam wykrzyczał. Także, no tak, no piękna bramka na pewno, no piękna bramka, uroda jej była na pewno super i no życzymy sobie, żeby
żeby ten nasz Francuz dawał na więcej takich powodów do radości, bo przyznam szczerze, że w pewnym momencie byłem mocno zawiedziony tymi naszymi transferami. Uważałem, że opowiadaliśmy wszędzie jako klub, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej wiosny. Generalnie te wiosny, pewnie jak wszyscy wiedzą, na Widzewie od czasów reaktywacji i od czasów, aż Widzew zagościł na tym nowym stadionie, nie były wymarzone. Żadna z tych wiosen nie była dobra w naszym wykonaniu. Wszystko raczej takie męczarnie, więc obawiałem się mocno tej wiosny. Słyszeliśmy ze strony klubu, że klub wyciągnął wnioski, przeanalizował to wszystko, dlaczego te wiosny wyglądały tak, a nie inaczej, szczególnie ta wiosna ostatnia pod wodzą trenera Niedźwiedzia, gdzie wiadomo, mieliśmy taką niechlubną pasę, szczególnie w sercu Łodzi. I te pierwsze dwie kolejki zastanawiałem się nad tymi naszymi transferami, że kurczę, no była taka retoryka ze strony klubu, że idziemy na jakość, a nie na ilość, jeżeli chodzi o transfery. Natomiast zastanawiałem się nad tym mocno i sobie myślałem, że gdyby nie ten Giki, który zadzwonił do Andrzeja Woźniaka i pewno w dużej mierze dzięki niemu nie pojawił się na Piłsudskiego, no to nie mielibyśmy żadnego nowego nabytku w składzie na wiosnę tak naprawdę. No i to budziło moje, przyznam, na obawy na temat tych naszych ruchów transferowych. No bo tak jak mówię, no retoryka była... No mów. Tak jak mówiłem na początku, gdyby za przeproszeniem, tych dwóch Januszy, co mamy tych dwóch, nie wiem, jeden młodzieżowiec, drugi no też tam 22-latek, i oni mieliby bronić, ja bym się obawiał wtedy, bo straciliśmy jednego z najlepszych bramkarzy, wszędzie straciliśmy, sprzedaliśmy jednego z najlepszych bramkarzy i zostaliśmy z niczym. A Słowak, który do nas przyszedł, może to być, oczywiście może wypalić, może to być drugi taki Rabas, taki Heniu nasz, co był, ale to też jest niewiadoma, no. A nasza obrona, no, nie była najlepsza w poprzedniej rundzie. No, bramkarz też dużo, dużo ratował, także no tutaj było bardzo licho. No tak, na pewno wiesz, ten Gikiewicz, to by nie mówić, no to olbrzymie doświadczenie, tak? To jest chłop, który niedawno był podziwiany pewno przez wielu z nas w Bundeslidze, tak pamiętamy, gdy Robert Lewandowski... Przepraszam, bo mi myśl właśnie taka weszła, to jest chłop, który zatrzymał Podolskiego i Lewandowskiego. No, no tak, tak mówię, no, który niedawno pewno wielu z nas oglądało, gdy Lewy bił ten słynny rekord Gerda Millera w Bundeslidze, gdzie wtedy Giki bronił, tak, i także naprawdę, no, przez moment przecież słyszało się, że Giki dostał ofertę z Bayernu Monachium, tak? Więc naprawdę, no, przyszedł do nas, no, chłopak, który troszeczkę pograł w poważną piłkę. Uważam, że to jest pozytywny chłop, który ma nie tyle co charakter, co podejście takie do piłki bardzo fajne, jest pozytywną postacią. Sam powiedział, że granie w piłkę to są marzenia, trzeba marzyć. Gdy nie masz marzeń, gdy nie myślisz o najlepszym, co może ci się przydarzyć, to ci się nie przydarzy. Jak będziemy ciągle patrzeć tylko w dół, głowa zwieszona, to nam się nic dobrego nie przydarzy. Gikiewicz ma takie podejście optymistyczne, więc no, mocno liczyłem, że on natchnie jednak tą szatnię takim podejściem. Dzięki niemu też młodzi piłkarze zobaczą, co to jest profesjonalny piłkarz, co to jest profesjonalna piłka. On ma naprawdę takie podejście mocno profesjonalne do wykonywanego zawodu, więc no same pozytywy. No dawno w mojej ocenie nie było w naszej drużynie takiego gościa pokroju Gikiewicza, więc ja tutaj widzę tylko same pozytywy. Tak jak mówisz, ta defensywa, gość, który pewno od tyłu może ich pokierować, tych naszych obrońców, krzyczeć, podpowiadać i tak dalej, no to jest nieocenione. No. Doświadczenia nie kupi się za żadne pieniądze, prawda? To potrzeba wielu lat gry na najwyższym poziomie, żeby zdobyć takie doświadczenie i uważam, że no, to strzał w dziesiątkę, tak? Jeszcze raz możemy się cieszyć,
że mamy takiego człowieka w klubie, taką legendę jak Andrzej Woźniak. Naprawdę, no nie wiem, czy wielu z Was coś zdaje sprawę, ale w świadku piłkarskim to jest trener bramkarzy, który naprawdę ma bardzo dużą renomę. Uważam, że jest dwóch najlepszych trenerów bramkarzy w naszym kraju. To jest Dobchan w Legii i Woźniak w Widzewie. No i samo to... Młynarz, ale Młynarz to raczej ją w reprezentacjach, on w klubach mało pracował, więc uważam, że samo to świadczy o tym, że Giki dzwoni do Andrzeja Woźniaka i oferuje swoje usługi, no to świadczy o tym, jakiej klasy to jest fachowiec, jakim on darzy go zaufaniem, jako naprawdę bardzo dobry, doświadczony bramkarz. Możemy się tylko cieszyć, że Andrzej Woźniak to jest nasza legenda, tak myślę. No. No dobrze, kochani, to powoli chyba będziemy kończyć. Powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat tego, co się wydarzyło, tego, co przed nami. Nie będziemy tak mocno może wybiegać do niedzielnego meczu we Wrocławiu, aczkolwiek pewno możemy powiedzieć dwa słowa, że życzylibyśmy na pewno sobie, że po tym, jak w środę klepniemy ten półfinał Pucharu Polski, co będzie historycznym wynikiem w XXI wieku dla RTS Widzew Łódź, pojedziemy tym bardziej zmotywowani, opromieniowani tym półfinałem, jako półfinaliści Pucharu Polski do Wrocławia i tam też, że tak powiem, z otwartą przyłbicą powalczymy ze Śląskiem w Wrocławiu o jakiś fajny wynik. Ten Śląsk uważam, że to jest drużyna oczywiście, którą zmienił bardzo mocno Jacek Magiera. Natomiast no, ta wiosna pokazuje, że to też nie jest drużyna, przed którą trzeba klękać, bać się. Trzeba jechać po swoje, zagrać na 100% i zobaczymy, co nam to da. Ale tak jak mówię, nie wybiegając zbyt daleko w przyszłość. Przed nami przede wszystkim środowy wieczór na Rejmonta i miejmy nadzieję, że przy dużej rzeszy naszych kibiców, bo tego co się słyszy, 2,5 tysiąca już naszych kibiców szykuje się do wyjazdu do Krakowa. Dużo pewno z Was pokupowało sobie bilety na sektory Wisły, więc jak znam życie, jakby to wszystko spiąć klamrą i wszystkich zebrać w jedno miejsce, to pewno Czerwonej Armii Widzewa w tym grodzie Kraka będzie kręcy, że piłkarze nie będą mogli narzekać na brak dopingu. Szykuje się wielkie święto piłkarskie, dwie duże marki, dwie duże firmy, które są wielką historią polskiej piłki, co by nie gadać. Wisła, bardzo utytułowany klub, marka sama w sobie. My wiadomo, jesteśmy jednym z kilku klubów, które są legendą polskiej piłki, więc no, można powiedzieć crème de la crème dla ludzi, którzy fascynują się naszą rodzimą piłką kopaną. Także nic innego jak zasiąść przed telewizorami i ci, którzy będą mieli okazję osobiście pojawić się na Rejmonta, pewno nie będą szczędzić gardła. Miejmy nadzieję, że ten półfinał będzie w naszym zasięgu i wszyscy w późny środowy wieczór będziemy się cieszyć z tego, że nasz Widzew zameldował się w półfinale Pucharu Polski i będziemy wyczekiwać wszyscy bardzo mocno losowania kolejnej rundy, czy trafimy kogoś u siebie, miejmy nadzieję, czy na wyjeździe, a później czeka nas wyjazd do Wrocławia. Trzeba być optymistą i mieć nadzieję, że ta drużyna myśliwca będzie nam rosła z każdym meczem. Miejmy nadzieję, że ci nowi piłkarze też będą mieli coraz większy udział w grze naszego klubu. Dzisiaj Noach Diliberto zaprezentował się
z jak najlepszej strony ta zmiana była bardzo dobra w jego wykonaniu. Miejmy nadzieję, że niedługo Castrati tak samo zaprezentuje się z jak najlepszej strony. Powoli wracają rekonwalescenci, tak jak tutaj wspominaliśmy, Kerk. Miejmy nadzieję, że też powoli zostanie już wprowadzany i będzie jakieś tam minuty łapał. Reasumując, patrzmy optymistycznie na to, co się wydarzy na przyszłość naszą. Miejmy nadzieję, że ten tydzień, który nas czeka, będzie bardzo fajny. Będziemy mieli z czego się cieszyć. Będzie to widzewski tydzień. A wiadomo, po tym tygodniu, jak już tak spoglądamy, wiecie, troszeczkę dalej, wiadomo, co nas czeka w następnym meczu w sercu Łodzi. Może głośno nie będę wypowiadał nazwy klubu, z którym będziemy się mierzyć w następnym meczu w sercu Łodzi. Wiadomo, że chodzi o pewną kurtyzanę, że tak powiem, z przymrużeniem oka, ale to dopiero za dwa tygodnie. Przed nami, tak jak mówię, środa pucharowa. Miejmy nadzieję, że Widzew zamelduje się w półfinale Pucharu Polski z przytupem, a później Wrocław i pokażemy całej Polsce, że Widzew jest, Widzew zmierza w dobrym kierunku, Widzew rośnie, Widzew się rozwija i będziemy mieli dużo, dużo uciechy. Co do Red Roomu, słuchajcie, pewno planujemy jakiś gości w najbliższym czasie. Ten tydzień mocno, mocno będzie zajęty, bo wiadomo, dwa mecze bardzo ważne, wyjazdowe, więc pewno w tym tygodniu nic jakiegoś się wielkiego nie wydarzy. Natomiast w najbliższym czasie planujemy może jakiegoś fajnego gościa dla Was, fajna rozmowa może się pojawi. Będziemy informowali tutaj na naszym profilu, co dalej tutaj się wydarzy w naszym pokoju. Dzięki, że byliście z nami. Udostępnijcie pokój, obserwujcie Red Room Widzew. Pamiętajcie, że mamy też kanał na YouTubie, tam też możecie odsłuchiwać nasze pokoje. Subskrybujcie Widzew Red Room na YouTube. Że tak powiem, łapki w górę, udostępniajcie, obserwujcie. Robimy to dla Was, to jest platforma, w której Wy możecie się wypowiedzieć. Zapraszamy Was zawsze bardzo mocno do tego. Więcej odwagi, zgłaszajcie się, wypowiadajcie swoje opinie. Pozdrawiam serdecznie, to był Red Room 61. Po wygranych derbach, czyli hat-trick po widzewsku, hat-trick po łódzku, Górnik, Polek, także nic lepszego, wspaniałe humory przed pucharową środą w Krakowie. Miejmy nadzieję, że ten tydzień będzie naprawdę bardzo udany. Trzymajcie się, cześć.